Jak ci się podoba? Spierdalamy! Jesteście ujebani! Słyszycie? Daj mi odejść! Z kim mam przyjemność? Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że Vi daje radę, a że przydałaby mi się pomoc. Mhm. Szukam kierowcy na liście. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? W Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Per. Nie spodziewałaś się mnie tutaj, co? I co teraz? Thank you.
szczęśliwy dzień. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę. Powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mogła pogadać z Bridget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłaś się wybredna? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Nie chodzi o Kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku.
Słyszałem, że w Haywood pojawiła się nowa duszyczka. Jestem Sebastian Ibarra, ale mówią na mnie Padre. Vi, miło cię poznać. Lubię ludzi, którzy rozumieją, ile wart jest szacunek. Do usłyszenia, Vi. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę... Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? Korporacje. Chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pani tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Pani Elaine Pagels, jakie określenie najlepiej opisuje pani percepcję zdarzenia 77111101096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Vi, przepraszam, jeśli podproces panią zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pani konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. I może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi pani nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdu w sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc panią w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. Co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pani najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pani dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Thank you.
gdzie się pani znajduje, straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzę się za nim. Ej, porozmawiajmy. Nie wracać, słyszysz? Nie wracam. Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze. Zobaczymy, kto kogo rozwali. Otwieram ogień!
bierze! Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Dzięki, znajdę je. To jednak za dużo. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przesunięcie? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Uważ do środka. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpadł. Thank you.
zginiemy. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. W porządku. Nie możemy tu zostać jeść. Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pani konto. Informacje w załączniku. Nie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capitan. A ty jesteś Vi. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach.
Bardzo dobrych. Do usłyszenia, V. Jasne. Nazywam się Dakota Smith. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Z jaką nacją jeździsz? Z Aldecaldos. I już nie jeżdżę. Jestem V. Kiedyś z rodziny Bakerów. Kiedyś. A teraz? A teraz już nie. Rozumiem. Do usłyszenia, V. Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zająć ją jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusieczym ostrzu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Za Blackwall, tam jest mój dom. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem, myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii i białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty, V. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, V. I nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący. Do prawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pani konto. Co słychać, Night City? Z tej strony Stanley. Może to tylko plotka, ale chodzą słuchy, że ktoś w mieście przekroczył kolejną granicę. Łapówki odchodzą do Lamusa. Już niedługo nikt z nas nie będzie pewien, czy podejmuje samodzielne decyzje, czy pada ofiarą drogowej manipulacji. Dokąd zmierzasz, Night City?
jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. Przyszłaś mnie wykończyć. Przyszłam cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi. Brzydkim jak noc, bez perspektyw. Bo nasłane zbiry śledzą mnie i mi grożą. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra, wracam. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pani wynagrodzenia została wysłana. Znasz mnie, ale poznasz. Jestem Dino. Ogarniam tematy centrum. Wi. Wiem, słyszałem o tobie. Gorący towar. Jak będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie i pamiętaj. Dino zna wszystkich.
pojazdów. Będę się za nim rozglądała. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Spokojnie. Chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! Słyszysz mnie? Zwolnij trochę. City. Jak zawsze, your business is my business. Dziś zaczynamy program od wiadomości z ostatniej chwili. Arasaka zapowiedziała sprzedaż swoich wysoce nierentownych placówek w Kitakiyushu i Fukuoce. To kolejny etap w restrukturyzacji korporacji, który nowy CEO spółki Yorinobu Dziękuję. Udało mi się nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta, trafi ono na pani konto. Uważany przez długi czas za czarną owcę w rodzinie Arasaki, Yorinobu najwyraźniej przekonał do siebie inwestorów. Po nerwowym otwarciu Arasaka idzie w górę o 3 punkty procentowe. A co dalej z japońskim gigantem? Opowiem wam... Your business is my business. Już wkrótce. Thank you.
Szybko reagujesz, dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. Thank you.
okolicach miejsca, w którym pani przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. Usatysfakcjonowana. W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że obie wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiała cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałabym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. Sądziłam, że dasz się na to złapać. Zabij bluźnierczynię! Sama wybrałaś tę drogę. Prędzej lasy, więzienie! Niespodzianka za tak, dobrze! Napierdalać! Przyjmienie badawców bez mocnego zabójcy maszyny ponad 70. W porządku, zabójcy maszyny. Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwone smoki i powiedzcie mi, co widzicie. Oszczędzę wam kłopotu. Albo sam się wyłączysz, albo cię rozwalę. A oto wyniki testu. Jesteś okropnym człowiekiem. Mówię poważnie, mam to czarno na białym. Okropny człowiek. A to nawet nie podlegało badaniu. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniała, odpychająca samotniczka, której odejście nie będzie opłakiwane. Psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwa. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam.
nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamain był naprawdę dziwny. Tak, bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. Staram się go namierzyć i zdezaktywować. Negacja, nie, nie P. Słuchaj. Mów do mnie, Clarice. Słuchaj, Clarice. Zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem, ale czas wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Być głębiej. Okay.
sypie. No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Clarice? Wyłączyła się. Znów mi się wszczep pierdoli. Tu siedź, Delamain. Uległa. Jak się pani miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym pani podziękować osobiście. Witam panią. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pani go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporała się pani ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałam na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałam. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią radę wynagrodzenia. I jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Skąd w ogóle wziąłeś się w mieście? Z przykrością muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie ze względu na zalecenia prawników. Nie chciałam być niedyskretna. A możesz zdradzić, w jaki sposób zostałeś firmą taksówkową? O, to nie jest żadna tajemnica. Przejąłem upadające przedsiębiorstwo, miałem na nie dobry pomysł i jestem tu, gdzie jestem. Ale akurat flota pojazdów? Ruch, ciągła zmiana, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co może być lepszego? Nie miałam jeszcze okazji, żeby podziękować ci za uratowanie życia. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pani beneficjentką programu Excelsior.
Dla mnie to coś więcej niż usługa premium. Dziękuję. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę. Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje.